Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej chińskiej kampanii. Żebym sobie tylko przypomniał, co my tu robiliśmy. Okej, już wiem. Tutaj staramy się wypchnąć Yuan Shao z jego twierdz na północy i być może go w ogóle wykończyć. A tu mamy jakiś banditen. Dobra. Nie mogę tego pozmieniać. Może mi zasobów brakuje. Na razie to są nawet niezłe te budynki, więc to nie muszę się z tym spieszyć. Teraz tak, mamy już tutaj całą ekipę. Trzeba pomyśleć, jak ich użyć. To mi średnio się podoba. To możemy sobie zrobić. O kurde, czy musiałem wszystkie naraz. Zapomniałem, że tu się nie wybiera po jednym. Dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Administratorzy tu są różni. W sumie nie mam nikogo wolnego, kogo chciałbym tam władować. Zostawmy to tak. No tu może być trochę problem z tą armią. Okej, ty jesteś administratorem, to ci się przyda. Ty raczej dowodzić nie będziesz, to lepiej tak. To by było niezłe, a nie wiem, czy nie potrzebuję obydwu drzewek. A wiecie co? Tak na przyszłość te minus 6% korupcji zawsze przydatne. Jednak zwiększy dochody jako taką. Mam ruchu. Tu chcę się przyczaić. Liczę, że ona spróbuje zająć to miasto. O. No, tu się średnio wszyscy lubią, jak widać, ale jest jak jest. Przerzucać później, teoretycznie. Ciągle z żywnością kiepską. Szczerze mówiąc. Za blisko frontu, żeby w nie inwestować.
Chyba nie będę na razie kombinował więcej. Pięknie. Średnie straty. Tą biedną piechotę wytrzebił. O, sojusz się z tego stworzył. Ktoś nam zrobił krzywdę, niszcząc zapasy, ale damy sobie z tym radę. To jest dobre i potem ta szybsza regeneracja. Okej. Okay. 起精神来 Podejdźmy tu, będziemy mogli decydować, czy chcemy iść na to, czy na to. Nie da nikogo, znaczy dałoby się, tylko nawet chyba nie mamy nikogo, kto jest bardziej. Chyba nie, no. Są teoretycznie. To są dość mocno niezadowoleni. To był ta niezadowolona. Ta kobitka. Powiedzmy. W ten sposób to załatwimy. To może przydzielimy. Jakąś tu kombinację można by porobić. Tylko to drogi biznes. Tu bez tych jednostek średnio mam ochotę walczyć. Cofnę się do miasta. Zobaczymy, co się wydarzy. No, tu byśmy potrzebowali technologii. W sumie dajmy tak. Tu żywności specjalnie nie ma, bo to jest do koni, a nie do żywności. Tu, a, bo się dobra, po prostu buduję inna rzecz, dlatego nie mogę tego przebudować. Si.
Chyba sobie zdali sprawę, że tu jest im ciężko. Ile temu dupkowi by brakowało? Dziesięć musiałbym mu wysłać. Tak. No zobaczymy, jak podbijemy tam więcej na północy, to być może uznam, że warto takie wydatki ponieść. A, bo to nie, to druga armia dołącza? Tak. Nie chcą. Czułem, że się poddadzą, bo sam garnizon tu był słaby. Wszystkie siły pochodziły z tej armii obok. Ale jak widać, chcieli powalczyć. To jest tak, żeby się o nim podoba. 先收下了。唯有扫清六合，天下才能平定。Zaturę, dobra, wiecie co? W tej sytuacji jednak chyba warto to zrobić, tą misję. Gdzie ona była? Dziesięć. Na szczęście to nie zabrania wyciągać czegoś w zamian, tylko po prostu dać. Aha. Nie jest to duża kwota, no ale tak muszę dać to dla cesarza, więc. Powiedzmy, że to przeżyjemy. Musimy poczekać turę, żeby to doszło do siebie. Już w ten sposób. To wszystko pazerne. To nie daje zadowolenia. Tylko bonusy. Aż dziadu.
Jest kasa. Tym bardziej, że nie chcę, żeby mi się zbuntowała, tylko że na misję jakąś wykonuję. Dobra. No, to jest nasze dobre miasto, szczerze mówiąc. No, a tutaj trochę się zaciska wokół niego pętla, nie powiem. Faktu, że tutaj chcemy sobie dalej to podnosić. Dobra, czyli tak, główna armia oblegnie. Tak, to zmienimy, chociaż tu też trzeba jej całą świtę zmienić, co jest dodatkowym kosztem, no ale akurat teraz ja mam na to środki. W sumie może zróbmy taki miszmasz. Wszyscy tylko by stanowisk chcieli, no. To mogłoby być dobre, bo można by ją było wtedy dać gdzieś na komandera jakiejś bazy. To nawet jest niegłupi pomysł, jak odblokujemy sobie administrację kolejną. Miniatura to będzie w miarę zdalna do działania i myślę, że będzie trochę lepiej z zadowoleniem. Dalej nie ma, mogę wreszcie. Co mu się stało? A ze starości kopnął w kalendarz?
Nam skomplikuje życie. Jak kogoś weźmiemy, może być szpionem. No ale trzeba zaryzykować. Teraz się okaże, że niepotrzebnie podmienialiśmy. Kobitkę. A nie, na szczęście zadowolenie zostało. Teoretycznie to można by ją dać na liderkę i dać ci. Ja nie, przepraszam, na Tumas. Dobra, nie nadaje się. Dobra. Pewno jego chociaż. Tak, jak to się już odlokuje, to będzie się najbardziej nadawał znowu. No chyba, że tutaj. Tylko własna świta. Tu jest daleko. Są takie najcenniejsze zawsze skille, które wybieram dla dowodzących. Pewne uparci. Ranny i stary. O, zaraz się żywność skończył. To duże miasto, żeśmy dziobnęli. Do czegoś pamiętam potrzebne. Pamiętam do czego, mówię, do tego też odblokowaliśmy. Telefon. Dobra, lecimy dalej. Teraz tak. Nie, chyba już kończymy turę nawet. No, wkurzyła mnie ta strata żywności, na cóż poradzić. Chyba nawet zmniejszę to miasto o jeden rozmiar. Wiem, że będzie trzeba potem je zbudować jeszcze raz, ale w tej chwili wolę mieć po prostu więcej luzu na żywności. Dobra. O, jakbym ją podmienił, to wszyscy byliby zadowoleni. To nawet dobra decyzja bez tego, bo załatwiliśmy jednymi kosztami zadowolenia w obydwu armiach. Tego się nie spodziewałem, że tu Kongron się właduje.
Tego się też nie spodziewałem. Ciekawe. Dobra, żebym teraz pamiętał, że tu muszę wszystko najpierw wybrać. Przyrost populacji. Ekwipunek. Wystawianie jednostek. A, i tego nie mamy. No dobra. Kogo bym tam dał? No, bo też na inspektora pójść. No ten jest w miarę lubiany. W sumie... Gdzie mamy dosyć bogate miasto? To jest dosyć bogate miasto. O. A jednak, to już myślałem, tu trzeba szkołę, a mogłem to wykorzystać, że ją miałem. Po prostu to otwiera tą całą ścieżkę w górę. Dochody z chłopstwa, tu będą dochody ze wszystkich źródeł dalej. Kurde, doczekali się buntu. Tu po prostu będziemy blobować i całą masą iść naprzód. W ten sposób mniejsze straty. Można to ładnie na auto robić bez kombinowania. Sorry. Generalnie w tej grze jest taka zasada, że jak masz dużo, dużo jednostek, to dużo bardziej opłaca się na auto, ponieważ przy niewielkiej armii to ręcznie można lepiej wymikrować wszystko. Przy trzech armiach on jakby liczy, że wszystko walczy naraz, a realnie zawsze ktoś poniesie trochę większe straty, a on tak to uśrednia, no i wychodzi, że jest dużo, dużo lepiej. Dalej tych lekkich bierzemy, wystarczą nam, nie chcemy sobie kosztów. Co to nagle? Co to kurde nagle takie koszty poleciały? Pewno. To na pewno. Do tego poziomu też jest pewne. Wyżej można zastanawiać się, którą drogą lepiej iść, ale... No ale w tej chwili go dobijamy tak naprawdę. No
Trochę tych wojen mamy. Czemu nie? Kraliki to ledwo żyją, jakieś takie dwuprowincjowe małe dziadostwa. O kurde, jakie to jest wielkie. A, bo tu bandyci to oblegli. Dobra. O, tu wróg przyszedł. Mam cichą nadzieję, że oni się mogą poddać, że oni tak wiem, ani raz do tej pory się nie poddali, no ale to mamy taką przewagę. Chcecie zginąć. Miasto już uszkodzone było przez bandytów, czy nawet nie miało najmniejszych szans. Co z nim zrobić? Bym wywalił. To bym wywalił. W sumie mogę zostawić taką metropolię. Z tego może być niezła kasa, jak się je do pieści. Dobra. Stolicy tak mieć rozwiniętą. Bo jednak stolica najwięcej kasy przynosi. To jest kurde bogate, a bo to mamy zarządcę też. No dobra. Trzeba koniecznie te dwie prowincje dziabnąć. Trochę wyjdziemy z tych problemów żywnościowych. Czy też trzeba pamiętać, że oddajemy trochę. Wiecie co? Ja tu chcę mieć dobre stosunki.
Teraz tak. Ty. Przyczaj się. Pod miasto. Ja chciałbym, żeby tu jedna z tych armii się przeprawiła, żebym ją mógł posłać na tamten świat. To jest obowiązkowe. No, takie duże miasto, no to trzeba to wykorzystać. Szkoda pieniędzy. Trochę nie do końca tak poszło. Miała jedna armia się ruszyć i wpaść w zasadzkę, a ruszyły się dwie i w żadna zasadzkę nie wpadła. Jest ta bandytka. To mi się nie podoba. Czy nie podoba? No. Z kim ona ma wojnę? Kto ją lubi? Nikt jej nie lubi. Ten pakt to nie agresji. Okay, no, za jakiś czas ją wyrzucimy stąd, no, ale nie będę zrywał. Paktu nieagresji. Ten sam ruch co ostatnio. Czyli tu są dwie armie. Nie, zaszturmuję to. Cesarz jest marudam. Dobra. Za ile tur? O, już mogę. Okej, okay, już się kolega nadaje na głównego generała. To nie do końca mu potrzebny, ale ten dodatkowy ruch nie będę narzekał.
Co lachmisz? Dań tego nie mamy, więc... Dobra... Co się tu urodziło? Będą próbować nas dziabnąć w dwie armie. Czy ja chyba nie zmieniam planu? Będziemy być w stanie odskoczyć. Troszkę się obawiam, że w dwie armie nas mogą skrzywdzić. Dobra. Okej. Czemu taki kolor jest? Jakaś mapa sojuszy się włączyła. Okej. O to mi chodziło, żeby tu widzieć, kto jest naszym. Yuan Shao powinniśmy dobić dzisiaj. Potem tu. Tą bandytkę. A potem się zobaczy. Li Wo Ke Wei, Jiang Chi Bu Xiao. Zhen Shu Wu Li. Oj, niedobrze. Pełnym ruchu pójdę do tego miasta. W mieście to jestem gotów te dwie armie wziąć na klatę, jakby co. Jak się rozwinie, to będzie kasa, tylko zarządca by się przydał. O, skonfederował się. Dobrze i źle. Dobrze, bo nie mamy wroga. Źle, że stał się potężny. Pójdę w tych administratorów teraz. Okazja rzadko się trafia i łatwo się. Okej.
Nie mogę? Dziwne. A gdybym dodał na szybko jeszcze premiera, no to jest ważne z drugiej strony, bo premier daje bonusy. Dużo zadowolenia. To jest niezłe. Koszty ponadto, bo trochę podejrzewam, czy nie jest szpionem, więc trochę nie wiem, czy bym chciał. Bo tu w rodzinie nie mamy jeszcze nikogo. Teoretycznie jego można by przenieść. On jest na 100% lojalny. W sumie tak zrobimy. O. Ją damy na przemysłowca. Damy ją tu. A tam już ktoś jest? Nie. Dobra, pójdziesz tu wobec tego. To nie jest, jest dobry region, ten był bogatszy. Ja to można też rozwinąć z drugiej strony. Płynie do tego dużego miasta. Na razie tyle, reszty nie obsadzamy. Kurde, kasa, kasa, jeszcze raz kasa. A i tak nie, nie robi zadania, a nie robi jakieś zadanie. W sumie. Nowa postać. Bezsensowne na razie. I też tu ma jedna postać darmowa. Nie. Być. Tu w sumie nie wiadomo do czego. Prędzej tu bym dał w ten sposób. Okej. I to tyle. Mocna armia. Niezły garnizon. Przyfąg
Mówię, naprawdę duże straty, ja to będę głodził. Siła uzbierać, bo czyli nie chciałbym żadnej armii likwidować, to otocznie byśmy mogli. No i to trzeba zrobić ręcznie.冲阵杀敌，迎娶胜利了。今日，吾等必将挫败敌军大计。我等今日荣光，可留名于子孙后代。 Skąd nasze wsparcie? Po prostu z tyłu, dobrze. Duża otwarta przestrzeń. Na szczęście, tym razem dla nas na szczęście on się cofnie po posiłki. Bo de facto mamy więcej posiłków. Nigdzie nam się nie spieszy. Dobra, zrobię małą pauzę, bo jak widzicie, oni gdzieś lezą, będziemy czekać i czekać, że oni tu wrócą. No muszą tu wrócić, ale to może parę minut potrwać. Dobra, idą chłopaki. Idą. Jeszcze daleko. Pod względem jazdy mogą mieć dużą przewagę, bo ich jazda była dużo bardziej ekskluzyw, nasze takie dziadostwo. Liczne, ale dziadostwo. Bo do jazdy przydzieliłbym po jednym generale, na wszelki wypadek. Tu są generałowie defensywni bardziej, to tu. I tak. Powinniśmy mieć ogromną przewagę w ostrzale. Zastanawiam się, czy nawet trochę piechoty. Też tu trochę czy nie ustawić. Artyleria się odezwała.
Żebyś go załatwił w pojedynku. Muszę to powiedzieć, a nie wiem, czy warto ryzykować przy tej przewadze. Już prędzej którymś z czerwonych by się dało ich ubić. Nasz ostrzał się obudził. No właśnie, trochę nas szerokim łukiem będzie chciał wziąć, co mi się nie podoba. Piechota tu. Tu mamy rezerwy piechoty, jakby co, to nie jest problem. Ją załatwmy. Tu. Tu się trzyma jakoś. Kurde, to niedobrze. Dopaść mędziowe. Tak, to zblokujmy strzelców. One są słabe, ale na strzelców powinny wystarczyć. Nie goń. Tu musimy kolejne jazdy kasować. Piechota najgorzej się po naszej stronie spisuje. O kurde, ten front się trochę... Kurde, to może się różnie skończyć. Trochę nie doceniłem ich piechoty. Metami im przeszkadzamy w strzelaniu. Tu dyskujemy trochę przewagi taktycznej. To będzie ciekawa, wyrównana bitwa. Tak. Tu pomóż skasować. Za plecami ta jazda to nie jest dobra rzecz. Wszyscy nasi są tutaj, powinniśmy ich niedługo zacząć dobijać. To by trzeba było koniecznie stąd wyrzucić. Dobra, zaraz się uda. Wracać. Tam. Ale to się bije. Tu już pomagaj. W plecki im. Może stąd cofnij, bo za mocno oberwałaś. Musimy to dziadostwo pomóc. O, nam ostro front pęk.
Kończ was wstydu oszczędź. Zyskaj wieżyczkę. Dobra, tu uderzenie to jazdy widzę pomogło. Uciekają z pola bitwy. No to już się niestety jeszcze wszystko zebrało prawie, ale jak będzie chciał od nas wrócić, no to idzie teraz pod ostrzałem ostrym. Więc tam powinno być... Nie, już jest wygrana. Nasi się zbierają, oni pouciekali, mieli kiepskie morale, ale... Chłopaki się ogarnęły. Żeby cię nie wycięli do nogi. Nawet może trochę im dam się zreorganizować, bo jak wrócą, to ich wybijemy bardziej. A teraz to już będzie rzeź, bo oni się będą po prostu dawać, wycinać, a raczej wystrzeliwać. Spójrz, wróg ucieka! No. Dobra, nie będę was zanudzał wycinaniem przez godzinę. Elegancko. A, przygarnę pieniążki. Nie wiem. 任务完成. Czyim imieniu, ale zgodzę się. Tu się niebezpieczny sojusz robi. Kao się zbuntował, zwasalizował, o, tego. Chyba... Tak, to nie jest mi na rękę, chciałem to zdobyć. Wezmę czempiona. Całkiem niezły i może nam się przydać. Weźmy to na 100%, a potem zastanowię się, co dalej. I on... dostanie jakieś miasto do zarządzania, tylko jeszcze które.
Sorki, znów telefon. Dobra. A to i tak zaraz kończymy ten odcinek, szczerze mówiąc. Tu się przesuń tu. Gdzie go przydzielić? Najlepiej byłoby w przyszłości do tego miasta. W sumie może poczekamy na to. Czy mi na tej przyjaźni zależy? Czy też będziemy chcieli w sumie tędy dalej rosnąć być może? Kowster by mógł oznaczać wojnę z cesarstwem Han. Tego bym już mniej chciał. Dobra, na razie poczekajmy. Nie będziemy się wyrywać nie wiadomo ile do przodu. Czyli jego... porządek zmniejsza. No, tylko kasę po prostu produkuje z chłopstwa. Ten minus 5 mnie martwi. Dobra. Zawsze coś. Zacznijmy to rozbudowywać bez tego. No i kończ właśnie. Pięknie. I myślę, że to jest dobry moment na skończenie odcinka, bo pozbyliśmy się jednego z większych rywali w regionie, szczerze mówiąc. Tak więc póki co pozdrawiam i do zobaczenia.